tam jeszcze było. Mówiłem, że piję wódkę. Jesteś głupim prastarem i się zamknę na kutkę. Ale spoko, co ja wiesz, teraz zamknę cię na kutkę. Graj sobie ze sobą w pokera. Ze sobą w pokera. I dla ciebie już przerwa. Nawet gdybyś grał z samym sobą, to byś zawsze przegrał. W bitwie freestyle'owej jeden MC musi udowodnić swoją wyższość nad przeciwnikiem. Pokazać, że to on jest lepszy w gadce, że ma więcej argumentów, że potrafi tego drugiego przegadać. Freestyle na bitwach często jest sprowadzany do tematów, czyli losuje się jakieś zagadnienie i trzeba na jego temat rymować, czyli im więcej mi się skojarzy w danym momencie, tym lepiej dla ciebie. Pamiętajmy na przykład o bitwie Mickiewicza ze Słowackim z XIX wieku i tak naprawdę bitwa freestyle'owa rozumiana jako bitwa na improwizację, to jest jak najbardziej polska sztuka. Ty być może byłeś krasnalem, chyba. Urosłeś, bo zapierdalałeś na sterydach. Ale dobrze wiem, że jesteś ślepy i bosy. Od denaturaty dawno wypadły ci włosy. To jest tak, człowieku, powiem to w tym miejscu. Dlaczego mnie wciąż kurwiasz, ty mały karzełku? Coś ci powiem, jesteś moim ziomem, ale u ciebie sterydy zadziałały w drugą stronę. No dobrze, jak ma być wiarygodny twój rap, skoro na ciebie Lech Kaczyński mówi brat? Jak w wieku 3 lat sobie przyciąłem palec i nawinąłem sam do siebie Ola Boga boli noga, to były to moje pierwsze kroki jako freestyle'owca. To nie jest jakiś wielki dar umieć rymować z tą słowa. Jeżeli wiesz, byś się tym zajął, trochę więcej czasu na to poświęcił, pewnie sam byś zauważył, że to nie jest aż takie trudne. Pewność siebie jest bardzo ważna i jeżeli to się w sobie wyrobi, to już wtedy wszystko idzie do przodu ładnie. Granie w skłosza ziemniakiem. Tylko weź mikrofon, bo będzie ci łatwiej. Jestem łatkim i między wami, jak gra skłosza ziemniaki, mą tylko obietrami. Dokładnie tak, ten flow jest szybki, jeśli on to ziemniak, to to wyjdzie jako frytki. I to jest tak jak na przykład w boksie, bokserzy, którzy sobie walczą, mogą się ostro poobijać, połamać, ale już mogą być prywatnie przyjaciółmi, znajomymi i to tylko jest, nie wiem, kwestia sportu. Hip-hop opiera się na pozytywnej rywalizacji, na tym, że wiesz, rywalizujemy ze sobą, a jednocześnie zaraz po walce przybijamy sobie piątkę, idziemy razem się napić piwa, czy coli, czy czegokolwiek. Wiesz, człowieku, zostaje po pysku, mówię o plaży, był na plaży mundurzystów. I wiecie, co dzień był na plaży tu wysłów, to bez blichtrą, za to, że się rozebrał, dostał po pysku. Tak naprawdę, człowieku, chcieli ludzi, na pysku, tak, tam było za dużo ludzi. Yo, i tak powiem w tej jasnej sprawie, yo, jestem tutaj, jakbym miał tu rajską plażę, yo.